mamy pewną ciągłość historyczną. Nie ma dzisiaj Związku Sowieckiego, ale Federacja Rosyjska, której prezydentem jest były, uwaga, no to jest coś nieprawdopodobnego, oficer KGB. To tak jakby dzisiaj Niemcami rządził jakiś już mocno podstarzały oficer Gestapo. Lwów, Stanisławów, Tarnopol, tam gdzie dzisiaj wiemy, że spadają rosyjskie pociski. To przed wojną, czyli jeszcze kilkadziesiąt lat temu była część Polski, no i oczywiście Wołyń. Czyli ludobójstwo na tamtejszych Polakach dokonane przez ukraińską powstańczą armię. Ukraina mogłaby być spichlerzem całej Europy i połowy świata, ponieważ ma tam swoje słynne, legendarne czarnoziemy. I w tym miejscu doszło do tragedii, jaką było to, że zmarło rzeczywiście kilka milionów ludzi, dochodziło do aktów kanibalizmu. Kim jest Piotr Zychowicz? No kim jest Piotr Zychowicz? Ja jestem... Co tam się stało przed nami, to aż zamarłem. Właśnie tam widziałem. Prawie, drodzy Państwo, nie byliśmy świadkami zderzenia czołowego. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Chciałbym, jako że jesteś historykiem doświadczonym, utytułowanym też, zapytać Ciebie na starcie, jak podchodzisz obecnie do tego, co się dzieje na świecie, starając się uwzględniać ten aspekt historyczny i chociażby położenie terytorialne Ukrainy. Bo tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że gdy rozpadał się Związek Radziecki, to 90% tamtejszej ludności na wschodzie kraju było za tym, by dołączyć do Ukrainy. Potem się to diametralnie zmieniło. Oddaję Ci głos. No, mnóstwo rzeczy zapytałeś, więc spróbuję to jakoś pokrótce odpowiedzieć na to. Więc przede wszystkim tak, ja nie przez przypadek kanał na YouTubie, który mam, nazywa się Historia Realna. Próbuję patrzeć w sposób realistyczny na to, co się dzieje na świecie i oceniać stosunki międzynarodowe bez jakichś, wiesz, wielkich iluzji, tylko takim, jakim one rzeczywiście są. Światem rządzi siła, a stosunki międzypaństwowe kierują się, czy to determinowane są przez układ sił. I teraz tak, pierwsza sprawa, to co się dzieje, to nie jest fake i tak mówić nie można, bo po prostu ludzie giną. To nie jest gra komputerowa, to nie jest film, chociaż te filmiki, które krążą w sieci, które ludzie sobie podają, wyglądają jak filmy sensacyjne, ale to się dzieje naprawdę. Wojna to nie jest zabawa, wojna to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Setki, tysiące ludzi, teraz jak mu siedzimy tutaj i rozmawiamy, giną w ostrzale artyleryjskim w Charkowie, Mariupolu, w innych miejscach. Giną żołnierze ukraińscy, również rosyjscy. Wielu z nich, podkreślmy to, nie ma najmniejszej na to ochoty. Morale tej armii jest słabe, także rozgrywa się wielkie nieszczęście na naszych oczach i hasło moje jest takie, żeby trzeba kończyć tę wojnę. I mam nadzieję, że te rozmowy pokojowe, które się rozpoczęły, zakończą się jakimś jednak kompromisem między obydwoma stronami, bo trzeba zatrzymać rozlew krwi. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Ukraina. Położenie Ukrainy jest tragiczne, to znaczy Ukraina znajduje się na skraju dwóch światów, na skraju dwóch cywilizacji. Z jednej strony graniczy z Rosją, i to sąsiedztwo wielokrotnie w historii Rusi, a potem Ukrainy, miało tragiczne konsekwencje. Żeby powiedzieć o takim najbardziej przerażającym elemencie tego, no to jest oczywiście Wielki Głód w latach 30., kiedy na tej sowieckiej części Ukrainy umarło z głodu około 3, niektórzy historycy mówią nawet 4 milionów chłopów zagłodzonych w ramach Wielkiego Głodu przez Sowietów, przez Moskwę. Potem Ukraina znajdowała się wiele, wiele, wiele lat pod sowiecką dominacją. Z drugiej strony Ukraina graniczy z państwami Unii Europejskiej, NATO, czyli jest zawieszona pomiędzy Wschodem i Zachodem. I dramat, i tragedia mieszkańców Ukrainy sprowadza się do tego, że oni chcą żyć tak, jak ludzie żyją na Zachodzie, czyli żyć w zmodernizowanym,
fajnym kraju, w którym panuje wolność słowa, wolność gospodarcza i można w godny sposób żyć. I ten, który ciężko pracuje, ten może utrzymać swoją rodzinę na godnym poziomie. Rosja ma inny pomysł, to znaczy Rosja widzi zagrożenie w tym dążeniu Ukrainy do Zachodu, do instytucji takich jak i struktur międzynarodowych jak Unia Europejska, a szczególnie NATO, i po prostu ten rosyjski niedźwiedź nie chce wypuścić ze swojego uścisku Ukrainy, ponieważ uważa ją za swoją strefę wpływów. I to jest clue i to jest powód, dla którego dzisiaj setki tysięcy ludzi muszą uciekać ze swoich domów. Setki ludzi giną, kobiety, dzieci. No wielki dramat, to znaczy krótko mówiąc wielkie mocarstwo, jakim jest Rosja, i możemy porozmawiać, czy ten król nie okazał się jednak nagi podczas tej wojny. Tutaj w bardzo brutalny, bezwzględny sposób realizuje swoje interesy. Wspominałeś o wielkim głodzie, o tym, że nasi wschodni sąsiedzi ciągle są w różnego rodzaju niedoli i konflikcie. Fajne miejsce sobie pojechałem, zaraz będziemy musieli zawrócić, bo tutaj jest tych dziur mnóstwo, ale zmierzam do tego, że nikogo tam te liczby rzędu 4 miliony w tamtym okresie, w latach 30. nie przerażały. Mam na myśli 4 czy 3 miliony osób, które musiały odejść z tego świata, ponieważ ktoś je w ten sposób represjonował. Możesz opowiedzieć o samej genezie tego wielkiego głodu i z perspektywy właśnie historyka? No tak, oczywiście. To jest... Zacznijmy od tego, że my mamy, Polacy z Ukraińcami, również swoje zaszłości historyczne. O tym też porozmawiamy, tak. Tak, to jest taka słodko-gorzka historia, tak? To znaczy pamiętajmy, że myśmy w ogóle przez wiele, wiele setek lat żyli w jednym kraju, tak? To znaczy terytoria, które dzisiaj wchodzą w skład Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, tworzyły niegdyś Rzeczpospolitą wielonarodową. I kiedyś po prostu byliśmy razem. To oczywiście się zmieniło i ta część Rzeczpospolitej Wielonarodowej, którą była Ruś, obecna Ukraina, zawsze na nią łakomym kąskiem patrzyła Moskwa. I mniej więcej w XVII wieku Rosjanie, carowie rosyjscy położyli łapę na części tej Rusi, a potem w trakcie rozbiorów Rzeczypospolitej na jej większości, tak? I Kijowie, i innych miejscach. I teraz, dramat sytuacji polegał na tym, że potem Ukraina w swojej olbrzymiej części, to znaczy jakieś pewnie 80% znalazła się na terenie Związku Sowieckiego. Część dzisiejszej Ukrainy wchodziła w skład Polski przedwojennej, czyli dzisiejsza Galicja Wschodnia, Lwów, Stanisławów, Tarnopol, tam gdzie dzisiaj wiemy, że spadają rosyjskie pociski. To przed wojną, czyli jeszcze kilkadziesiąt lat temu, była część Polski, no i oczywiście Wołyń. Natomiast ta wschodnia Ukraina, Kijowszczyzna i to, co jest za Dnieprem, była pod władzą Sowietów. I na Ukrainie było bardzo, ponieważ to są żyzne tereny, czarnoziemy, więc było tam bardzo mocne chłopstwo. I to chłopstwo sprzeciwiało się eksperymentowi komunistycznemu, który próbowała wprowadzić Moskwa, a polegał on na tym, że Sowieci po prostu chcieli skonfiskować chłopom ziemię i wsadzić ich do kołchozów, czyli zamienić ich po prostu w nowożytnych niewolników, których sytuacja ekonomiczna byłaby jeszcze gorsza niż niewolników, którzy budowali w starożytności piramidy w starożytnym Egipcie. No i oczywiście napotykali Sowieci na opór i postanowili ten opór zdławić, i ten obłędny, naprawdę szalony kompletnie eksperyment, jakim była kolektywizacja, skutkował tym, że Sowieci skonfiskowali ziarno, skonfiskowali jedzenie, zaczęli ludzi wywozić na Sybir i doszło do kolosalnego kryzysu aprowizacyjnego, żywnościowego, i 3-4 miliony chłopów, uwaga, na najbardziej żyznej ziemi w całej Europie. Ukraina mogłaby być spichlerzem całej Europy i połowy świata, ponieważ ma tam swoje słynne, legendarne czarnoziemy. I w tym miejscu doszło do tragedii, jaką było to, że zmarło rzeczywiście kilka milionów ludzi, dochodziło do aktów kanibalizmu. I to jest coś wstrząsającego, że w XX wieku w Europie
po prostu ludzie byli doprowadzeni do takiego, do takiej ostateczności, że posuwali się do ludożerstwa. Jest to po prostu jedna z największych katastrof i aktów ludobójstwa w historii. Porównywalna, ja nie wiem, no tylko chyba z Holokaustem. No wiesz, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono tak naprawdę, nie? To ciężko też tak oceniać w 100%, bo zaraz się takie głosy mogą pojawić w komentarzach negujące tę sytuację, no ale to nikt nie wie, jakby się z nas zachował, gdyby po prostu nie miał co do garnka włożyć i jego rodzina by umierała. No, nie, ale to nikt przy zdrowych zmysłach, słuchaj, chce być dobrze zrozumiany, no nie ma pretensji do tych ludzi. To ja znaczy, wiem, to że ty oni tak, byli posunięci. Wiem, że przekaz masz właściwy, ale wolę tutaj już wyjść naprzeciw. Wyjaśnijmy to w takim razie, widzą, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jedynymi odpowiedzialnymi za tą katastrofę jest oczywiście po prostu władze sowieckie, które wprowadziły tę szaloną kampanię kolektywizacyjną, doprowadziły tych ludzi do rozpaczy, do śmierci głodowej i niektórzy posuwali się do tego, ale nikt nie ma pretensji do ofiar. Pretensje mamy do sprawców, ale wielki głód jest jednym z kluczy do zrozumienia tego, co się teraz dzieje. To znaczy Ukraina nie chce być pod butem Moskwy, bo Ukraina pamięta o Wielkim Głodzie, pamięta o innych potwornych zbrodniach, jakich Sowieci tam się dopuszczali i mamy pewną ciągłość historyczną. Nie ma dzisiaj Związku Sowieckiego, ale Federacja Rosyjska, której prezydentem jest były, uwaga, no to jest coś nieprawdopodobnego, oficer KGB. To tak jakby dzisiaj Niemcami rządził jakiś już mocno podstarzały oficer Gestapo, tak? Tajnej policji politycznej. I dzisiaj Rosjanie przychodzą i bombardują miasta. Obserwujemy to wszyscy ze ściśniętym sercem, co tam się dzieje. A ofiary idą w setki, w tysiące. W związku z tym, dlatego Ukraińcy walczą tak dzielnie o każdą pięć swojej ziemi, o każdy metr kwadratowy, bo walczą o życie. Bo walczą o życie. Wracając jeszcze do historii tych relacji z kolei polsko-ukraińskich, to też część społeczeństwa ma taki ambiwalentny stosunek, niewielka część póki co, do takiej otwartości naszej względem Ukraińców w sytuacji, w której oni naprawdę potrzebują schronienia i jeśli już jakieś grzechy na tym narodzie są, to są związane one z przeszłością i nawet nie z rodzicami, a często dziadkami tych osób, które tutaj do nas przybywają. Jakiego rodzaju represje na ludności ze wschodnich terenów Polski miały miejsce w okresie II wojny światowej? Znaczy, to są rzeczy, które sięgają z dalszej jeszcze historii, to znaczy już powstania Chmielnickiego w połowie XVII wieku. Zacznijmy chronologicznie. Krótko mówiąc, no, zawsze był pewien problem, który polegał na tym, że Ruś w pewnym sensie czuła się tym upośledzonym członem Rzeczpospolitej, bo przypomnijmy, że Rzeczpospolita była obojga narodów, czyli polsko-litewska. I ja jestem zwolennikiem takiej historiozoficznej tezy, że błędem naszych przodków w XVII wieku było to, że ta Rzeczpospolita nie przemieniła się w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Czyli to jest ten herb, który czasami Państwo możecie zobaczyć, czyli z jednej strony na herbie jest orzeł reprezentujący Polskę, archanioł reprezentujący Ruś i pogoń reprezentująca Litwę, Wielkie Księstwo Litewskie. Do tego nie doszło. Niestety kozacy czuli się upośledzeni, stąd bunty kozackie, na których w pewnym momencie stanął na ich czele Bohdan Chmielnicki. No i to właściwie według mnie było jednym z głównych powodów późniejszego upadku Rzeczypospolitej, ten wewnętrzny konflikt. Natomiast jeżeli chodzi o czasy nowożytne, no to dramat polegał na tym, że Polacy i Ukraińcy żyli razem na terytoriach, które były pod berłami mocarstw zaborczych, tak? Austro-Węgier i Rosji. Kiedy po I wojnie światowej w 1918 roku oba te imperia, nawet rosyjskie rok wcześniej, się załamały i przestały istnieć, tak? Zarówno Imperium Habsburgów, czyli Austro-Węgry, jak i Romanowów, czyli Rosja, no to nastąpił taki moment, w którym te małe narody, mniejsze narody postanowiły stworzyć swoje państwa narodowe. I taki pomysł mieli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Nie chcieli wracać, ponieważ to była epoka nacjonalizmów i każdy chciał mieć własne państwo narodowe, nie chcieli wracać do jakiejś Unii, tak jak to było przed rozbiorami. W związku z tym, a ludzie byli ze sobą przemieszani,
Czyli nie było tak jak teraz, że jedni mieszkają tu, drudzy tam, tylko te tereny były mieszane. Wioska ukraińska obok wioski polskiej, polskie miasto otoczone ukraińskimi wioskami, to jest przykład Lwowa, prawda? Czyli to się mówi polska wyspa w ukraińskim morzu i tak dalej, i tak dalej. I po prostu te nacjonalizmy, te dwa narody, nasz i ukraiński, niestety znalazły się na kursie kolizyjnym. Myśmy chcieli, żeby te tereny sporne znajdowały się w Polsce, oni, żeby znajdowały się na Ukrainie. I rzeczywiście najbardziej dramatycznym erupcją, czy też apogeum tego bratobójczego, moim zdaniem, konfliktu były wydarzenia, do których doszło na Wołyniu w roku 1943, czyli ludobójstwo na tamtejszych Polakach dokonane przez ukraińską powstańczą armię. To znaczy ich pomysł był taki, zresztą to było, oni znajdowali się pod wpływem Niemców, pod wpływem narodowych socjalistów, że jeżeli pozbędą się Polaków z tamtych terytoriów, no to siłą rzeczy Polska nie będzie do nich zgłaszała pretensji, czy też nie będzie mogła do nich zgłosić pretensji po wojnie. Jest to straszna tragedia, zginęło kilkadziesiąt, nawet 100 000 według niektórych historyków Polaków. I teraz, wielu ludzi uważa, że w związku z tym, że doszło do tak tragicznych wydarzeń w 1943 roku, do tego aktu ludobójstwa, no to dzisiaj Polska Ukrainy wspierać nie powinna. Natomiast ja jestem innego zdania, to znaczy uważam, że nie możemy składać pamięci o naszych rodakach pomordowanych na ołtarzu dobrych stosunków z Ukrainą. Musimy pamiętać o tamtych wydarzeniach, upominać się o tych ludzi w tym sensie, żeby stawiać im pomniki, badać tą sprawę. Są oni bez wątpienia, nie mogą być zapomniani. Natomiast jeżeli chodzi o współczesną geopolitykę, współczesną politykę, no to bez wątpienia jest wspólnota interesów między Polakami a Ukraińcami, polegająca na tym, że my razem znajdujemy się w tej strefie, która może być zagrożona rosyjską ekspansją i Ukraińcy walczą również obecnie teraz za nas, jak i za całą Europę, z Rosjanami. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. A po drugie, mam wrażenie, że następuje zbliżenie obu narodów i rzeczywiście z olbrzymim wzruszeniem patrzę też na stosunki międzyludzkie. To znaczy, to nie jest tylko wielka geopolityka i wspólnota interesów polsko-ukraińskich obecnie, która nakazuje nam wspierać Ukrainę, ale również to, że Ukraińcy mieszkają wśród nas, każdy z nas ma ukraińskich znajomych, wielu ma ukraińskich przyjaciół i Polska otworzyła się na uchodźców z terenów objętych walkami. Kilkaset tysięcy Ukraińców już jest tutaj, którzy uciekli, kobiet, dzieci zagrożonych wojną. Mężczyźni zostali na miejscu i walczą z rosyjską agresją. I myślę, że to jest też taki zwrotny moment w stosunkach obu narodów, to znaczy pragnę wierzyć w to, że Ukraińcy rzeczywiście widzą to, że Polacy pomagają, aczkolwiek, i to jest bardzo ważne, pojawiają się również tego typu obawy wśród Polaków, że Polska nie wytrzyma tak olbrzymiego napływu uchodźców. Mówi się, że to jest tylko początek, prawda? Zobaczymy, jak długo będzie trwała ta wojna. Ale bez wątpienia trzeba wystąpić do naszych europejskich sojuszników o jakieś systemowe europejskie rozwiązanie i myślę, że już nasze władze, mam taką przynajmniej nadzieję, rozmawiają z resztą krajów Unii Europejskiej, żeby pomogły finansowo, ale również chodzi o relokację części z tych ludzi do innych krajów. Zwróć też uwagę na jedną rzecz, że Polska w tej chwili, mam tutaj na myśli ekipę rządzącą, nie myśli tylko i wyłącznie o tym, by pomóc ludziom, chociaż to oczywiście jest z naturalnych powodów priorytet, ale przyjmując tych ludzi na polską ziemię, może też pomóc sama sobie. Mamy różnego rodzaju programy socjalne, które mają za zadanie wpłynąć na to, by Polacy chcieli się, brzydko powiem, rozmnażać, by jednak ten kryzys demograficzny pokonać, a tutaj mamy już gotowych, dorosłych często ludzi, którzy mogą pracować i pytanie, czy będą chcieli pracować. Patrząc na to, jak grupa Ukraińców przez lata funkcjonująca w Polsce wykazywała się na tym rynku pracy, to chyba można być spokojnym. Oczywiście tak, to przechodzimy do tematów gospodarczych, ale zacznę od tego, że bilans nie jest taki oczywisty na tym momencie. To znaczy pamiętajmy, że 80 tysięcy Ukraińców odpłynęło w ostatnich dniach z polskiego rynku pracy, ponieważ są to dzielni, wspaniali chłopcy, którzy pojechali tam walczyć, tak? A przyszły matki z dziećmi. A przyszły matki z dziećmi.
dziećmi. W związku z tym na razie mamy w tej chwili raczej odwrotną sytuację, to znaczy odpływają ludzie, którzy pracują, przychodzą ludzie, którymi trzeba się opiekować. Teraz, w tym momencie. Dlatego ja uważam, że tutaj potrzeba pomocy z innych krajów europejskich. Myślę, że taka pomoc przyjdzie. Cały świat, Europa jest teraz poruszona cierpieniami Ukraińców i to jest dobry moment, żeby polski rząd coś wynegocjował. Takie przypadki już były w przeszłości. Turcja chociażby coś takiego kiedyś wynegocjowała. Też musimy to zrobić w ramach europejskiej solidarności z napadniętym narodem ukraińskim, który właśnie płaci teraz cenę za swoje aspiracje europejskie, za marzenie o dołączeniu do Europy i do życia takiego, jakie my mamy. Więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast w dłuższej perspektywie to jest bez wątpienia racja. To znaczy Polska ma ten sam problem, który mają wszystkie kraje Zachodu, rozpędzonej potwornie gospodarki, to znaczy brakuje rąk do pracy, społeczeństwo się starzeje, co oznacza, że po prostu nie będzie miał kto w przyszłości pracować na nasze emerytury. I teraz wszystkie kraje, które miały ten problem w przeszłości, przyjmowały emigrantów, imigrantów, żeby te luki na rynku pracy wypełnić i Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, ale wydaje mi się, że bardzo dobrym kierunkiem jest właśnie przyjmowanie pracowników, ludzi z Ukrainy i z Białorusi, bo jeżeli mówimy pragmatycznie o tym, to pamiętajmy o pewnych sprawach. Po pierwsze, są to ludzie, z którymi mamy sięgające kilkuset lat, o czym mówiliśmy, doświadczenia ze współżycia w jednym organizmie państwowym. Są to ludzie niezwykle zbliżeni do nas, jeżeli chodzi o kulturę, mentalność. Są to ludzie, którzy, i to fajnie, że powiedziałeś, wykazali się do tej pory na polskim rynku pracy olbrzymim zaangażowaniem. Są to dobrzy pracownicy, mile widziani przez pracodawców. No i oczywiście nie wynikają, przynajmniej do tej pory, i nie sądzę, żeby jakieś miały wyniknąć, jakieś napięcia i problemy, które bardzo często wynikają z przyjmowania na przykład dużych kwot pracowników i imigrantów z innych kręgów kulturowych. Więc wydaje mi się, że to jest ogólnie bardzo dobry kierunek, jaki został przyjęty. Zastanawiałem się parę dni temu, jaka jest różnica między uchodźcami, tymi, których obecnie na swojej ziemi gościmy, a tymi, których rząd nie chciał wpuścić na granicy polsko-białoruskiej, gdy to państwo nasze się w jakiś sposób chcąc nie chcąc destabilizowało przez tę sytuację napiętą przed paroma miesiącami. No i tutaj chyba główną różnicą jest ten krąg kulturowy, tak? Czyli do tego byś się przychylał, że to wcale nie jest tak, że mamy rasistowski rząd, tylko taki, który stara się jednak patrzeć na swój interes i nie pakować się w konflikt, z którym sobie może nie poradzić, tak? Czy to jest tylko i wyłącznie jakaś niepotrzebna ksenofobia? No, co tam się stało przed nami, to aż zamarłem. Właśnie tam widziałem, prawie, drodzy Państwo, nie byliśmy świadkami zderzenia czołowego, jakiegoś kretyna. Tak, po prostu jechał pod prąd i on się nie zderzył z innym samochodem. I zawsze pamiętajcie Państwo, że w wypadku tylko jedna strona jest winna. Niestety to jest tragedia, że tacy ludzie po prostu zabierają życie innym ludziom, którzy jadą zgodnie z przepisami. Wracamy do tematu. Bardzo prosta jest różnica między imigrantami, którzy próbowali sforsować polską granicę kilka miesięcy temu na odcinku białoruskim, a tymi, których teraz przysyłamy. Ci pierwsi byli przysłani przez Putina, a ci drudzy uciekają przed Putinem. Po ostatnich wyborach na Białorusi doszło do olbrzymich, wspaniałych protestów tak zwanej rewolucji biało-czerwono-białej. Pamiętamy wszyscy olbrzymie tłumy na ulicach Mińska, kiedy to właściwie władza Aleksandra Łukaszenki nad Białorusią, prezydenta, który jest coraz mniej lubiany, zawisła na włosku. I Polska bardzo wówczas mocno zaangażowała się po stronie tej prodemokratycznej, czyli po stronie biało-czerwono-białych. I moim zdaniem, i tak wynika z wielu innych analiz, Łukaszenko postanowił się po prostu zemścić, postanowił zdestabilizować Polskę i bez wątpienia jest tu również ślad kremlowski, to znaczy sprowadzał w sposób sztuczny z Bliskiego Wschodu samolotami olbrzymią ilość imigrantów, którzy mieli tutaj się znaleźć i zdestabilizować Polskę. W związku z tym, gdybyśmy wówczas, czy też gdyby polskie władze wpuściły tych wszystkich ludzi, po prostu to by się nie skończyło nie wiem, 100 samolotach, tylko rozpoczęłby się po prostu prawdziwy
napływ tych ludzi jeszcze większy, oni by zostali. Nie mam nic osobiście, żadnych pretensji do tych ludzi, to jest też bardzo ważne. Oni byli narzędziem po prostu Łukaszenki, który jest wasalem Putina, które miało na celu destabilizację Polski. I to tylko o to chodzi, nie o kolor skóry tych ludzi, bo zwróć uwagę, że teraz Polacy nie robią przecież żadnej segregacji na granicy, prawda? Przyjmowani są wszyscy. Ja byłem w jednym takim ośrodku niedawno tutaj w naszej okolicy, gdzie teraz jeździmy, gdzie przyjęto 50 osób i tam są na przykład państwo z Indii, cała duża rodzina. Po prostu chodzi o to, że wtedy to była operacja naszych rywali na arenie międzynarodowej, czyli Federacji Rosyjskiej i Białorusi. I przypominam, że wówczas mieliśmy wsparcie ze strony Unii Europejskiej, prawda, w tym, co się działo. Mówię myśmy, mam na myśli oczywiście Polskę. Natomiast teraz sytuacja jest zupełnie inna. Ludzie uciekają z terenów bombardowanych przez siły Federacji Rosyjskiej, uciekają przed tymi rosyjskimi najeźdźcami. Jest to po prostu odruch serca wobec kraju napadniętego, sąsiedniego. Ratujemy ludzi, jest to akcja humanitarna i można powiedzieć, że to jest taki też moment, w którym wychodzi to, co najlepsze z Polaków. Jestem naprawdę poruszony. Widzę, że ludzie moi, różni znajomi, których mam na mediach społecznościowych, angażują się w różne akcje, pomagają, przyjmują do siebie ludzi z Ukrainy i myślę, że jest to bardzo piękny, wzruszający moment, moment zawieszenia pewnych polsko-polskich sporów, które też mnie wkurzają, czyli te słynne Tutsi i Hutu polskie, które sobie skaczą do gardeł. Mam na myśli PiS, anty-PiS. A tu mamy fajny naprawdę odruch wobec taki ludzki i to mi się bardzo podoba. Myślę, że Polacy zdają tutaj test z tej solidarności. Czyli reasumując i kończąc ten wątek zarazem, to ty proponowałbyś takie rozwiązanie, że pamiętamy o tym, co się działo w przeszłości, ale przebaczamy, wyciągamy wnioski na przyszłość, ale jednocześnie staramy się żyć teraźniejszością i właśnie przyszłością, aby też tą jednością i pokojem osiągnąć cel w postaci takiego neutralnego gruntu w Europie pod względem wojennym. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o wybaczanie, ja jestem przeciwnikiem w ogóle podejścia i w całej swojej, wszystkich swoich książkach, artykułach, przeciwnikiem podejścia kolektywnego. Uważam, że nie ma kolektywnej winy, nie ma winy, ponieważ wina jest tylko indywidualna. Tak samo nie ma kolektywnego zadośćuczynienia. Nie mogę wybaczyć czegoś, ponieważ sam tego nie doświadczyłem. To trzeba zapytać ludzi, którzy stracili rodziny, dzieci, rodziców, bo to przecież było dawno, w latach 40. To ich trzeba zapytać, czy oni są w stanie wybaczyć. Tu nie chodzi o wybaczenie. Chodzi po prostu o to, żeby pamiętać o tych wydarzeniach, natomiast teraz obecnie prowadzić pragmatyczną grę. Bo polityka jest bardzo pragmatyczna i nie można tutaj mieszać do tego żadnych emocji. To znaczy, krótko mówiąc, jaki jest obecnie interes Rzeczypospolitej Polskiej, żeby projekt imperialny rosyjski został złamany, tak? Żeby Rosjanie nie zniszczyli Ukrainy, nie osadzili jakiegoś swojego marionetkowego reżimu w Kijowie, żeby Ukraina nie stała się jakimś takim odpowiednikiem PRL-u, czyli URL-em bis, Ukraińską Republiką Ludową kontrolowaną przez Rosjan, czyli wasalem i marionetkowym państwem Putina, ponieważ my z Ukrainą graniczymy. Krótko mówiąc, już tak bardzo bezpośrednio, to jest nasz bufor. Nieszczęściem Polski jest też nasze położenie geograficzne, to, że przez tyle lat graniczyliśmy setki lat z Rosją. Z Moskalami najpierw, potem z Rosjanami, później z Sowietami, bo to państwo się przeobraża, ale zawsze z powodów geopolitycznych mamy z nimi napięku, mówiąc wprost. I teraz, po 1991 roku, kiedy powstała niepodległa Litwa, Białoruś, Ukraina, mieliśmy bufory, to znaczy państwa, które oddzielają nas od Rosji i utrzymanie tych buforów jest dla nas kluczowe. Dlatego powiedziałem, że Rosjanie, że Ukraińcy, broniąc się przed Rosjanami, bronią własnej ojczyzny, ale również bronią nas. To znaczy my musimy mieć jako sąsiada niepodległą Ukrainę, nawet jeżeli ona wyjdzie z tej wojny okrojona terytorialnie, co jest bardzo prawdopodobne, natomiast nie terytoria, z których mogą operować wojska rosyjskie, no bo wówczas nasze położenie po prostu znacznie się pogorszy. Więc jest to nie tylko to, że my jesteśmy po stronie
zaatakowanego przeciwko agresorowi, ale również realizujemy swoje interesy pragmatyczne, jakim jest to, żeby Rosja była jak najdalej od naszych granic, a nie jak najbliżej, bo przecież mówiliśmy o tragicznym położeniu Ukrainy, ale położenie Polski też jest tragiczne, ponieważ jesteśmy krajem średniej wielkości wtłoczonym między dwa mocarstwa, Niemcy i Rosję. I to też nie jest dobre sąsiedztwo, więc tutaj toczy się gra wielopłaszczyznowa. Czy nakłady na wojsko, które Niemcy planują w najbliższym czasie ponieść, podnieść i też stworzyć własną, niezależną, większą, mocniejszą armię, to mamy prawo w takiej sytuacji obawiać się tego, do czego to może finalnie doprowadzić też w jakiejś perspektywie czasowej, czy aż tak daleko myślami nie ma co wybiegać? No bo sam mówisz, mamy wtedy dwa mocarstwa z jednej i z drugiej strony, które no, militarnie nie przespały, albo przynajmniej w perspektywie 10 lat raczej nie prześpią tego czasu na jakieś dozbrajanie się, bo być może to jest jakieś preludium do wojen w kolejnych latach, prawda? To też nie można wykluczyć. Chciałem takiej narracji troszeczkę pod tytułem co się może wydarzyć unikać, ale jednocześnie no kusi mnie strasznie, żeby ci to pytanie zadać i poznać twoją perspektywę. Na to pytanie, które zadałeś, jest jedna odpowiedź, która nie podoba się wielu Polakom, którzy właśnie myślą o polityce w sposób emocjonalny i w swoich wyborach politycznych, jeżeli chodzi o sojusze, kierują się zaszłościami historycznymi. Ale wszyscy ludzie, którzy mężowie stanu i wszyscy myśliciele zajmujący się polską geopolityką, mówili, że z tragicznego położenia między Niemcami a Rosją jest tylko jedno wyjście. Mianowicie, skoro uznajemy, że najgorszy możliwy scenariusz dla Polski, czyli ten scenariusz finis Polonie, koniec Polonii, Polski, to jest sojusz Niemiec i Rosji. Tak? To się każdy z nas uczy tego w szkole, że ten sojusz oznacza rozbiory, tak jak było pod koniec XVIII wieku, pakt Ribbentrop-Mołotow, jak było w roku 1939. Krótko mówiąc, Polska musi zrobić wszystko, żeby nie doszło do sojuszu Moskwy i Berlina. I ci wszyscy ludzie, o których mówiłem, mają na to jedno remedium. Należy się sprzymierzyć z jednym z tych państw. Krótko mówiąc, albo z Niemcami, albo z Rosją. Roman Dmowski na pewnym etapie miał na przykład pomysł, żeby iść z Niemcami. Józef Piłsudski z państwami centralnymi podczas I wojny światowej, tak? Obecnie mamy ten komfort i to jest naprawdę coś, co przełamuje tą klątwę, że znajdujemy się w ścisłym sojuszu z Niemcami. Niemcy są naszym, po pierwsze, partnerem w ramach Unii Europejskiej, partnerem w ramach NATO i, co jest kluczowe, są dla nas najważniejszym partnerem handlowym. Jeżeli pewnie ogląda nas wielu przedsiębiorców, Państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Obroty handlowe Polski z Niemcami są kolosalne. Jest to nasz pierwszy partner handlowy, jeżeli chodzi o import i eksport. I potem długo nic. Polska w bilansie handlowym Niemiec również ma wysoką pozycję. Jesteśmy w pierwszej piątce, a Rosja, uwaga, jest 14. To jest bardzo interesujące. Co to oznacza? Oznacza to, że wielu ludzi uważa, że jesteśmy w ogóle nasze gospodarki, polska i niemiecka się zrosły w jedno. I teraz, oczywiście pojawiały się w Polsce obawy i pojawiają nadal i zawsze nie możemy o tym zapomnieć, że może nastąpić jednak zwrócenie się Niemiec w stronę Rosji. Dlatego tak bardzo mocno byliśmy przeciwko projektowi gazociągu Nord Stream 2, który łączy dnem Bałtyku Rosję z Niemcami. Dokonał żywota ostatnio. I właśnie dokonał żywota, tak. I to jest, drodzy Państwo, największy sukces tej wojny dla jeden nas. Z największych sukcesów. To znaczy, krótko mówiąc, Niemcy siedziały na płocie. Niemcy chciały żyć i handlować ze wszystkimi i z Rosją, i z Polską, innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej zagrożonymi ekspansją Rosji, i z Amerykanami, i z Chińczykami. I Putin znajdował się w doskonałej sytuacji aż do 27 lutego tego roku, ponieważ mógł zawsze rozgrywać Niemców, mieć z nimi swoje interesy i Rosjanie i Niemcy nie mówili nie. I dla Polaków to była taka sytuacja, w której zawsze nie wiedzieliśmy, jak ci Niemcy się zachowają, tak? I teraz Putin narozrabiał ze swojej perspektywy, to znaczy spowodował, że Niemcy zeszli z tego płotu, nastąpiła historyczna zmiana, o której mówią eksperci zajmujący się Niemcami,
To znaczy Niemcy powiedziały, że zrywają z Rosją, poparły sankcje, co na początku nie było wcale takie jasne, zerwały Nord Stream, zamroziły i, uwaga, zaczęły dostarczać Ukraińcom broń ofensywną. Na początek 1000 pocisków przeciwpancernych Panzerfaust i 500 pocisków zestrzeliwujących ziemia-powietrze, zestrzeliwujących na przykład śmigłowce. I teraz, jak rozmawiamy, to z niemieckiej broni made in Germany giną rosyjscy żołnierze na, w cudzysłowie, froncie wschodnim. Co to oznacza? Że stosunki niemiecko-rosyjskie przez długie lata nie dojdą do takiej sytuacji, w której my się najbardziej obawiamy, czyli pakt Moskwa-Berlin. I być może ta zmiana, to słynne przemówienie Olafa Scholza 27 lutego w Bundestagu, które zapowiedziało, czy też ogłosiło światu ten zwrot, jest dla nas kluczowe. Oczywiście powstanie teraz Bundeswehra Kolos, Bundeswehra nowego wzoru, Bundeswehra, na którą Niemcy chcą przeznaczać 2% PKB, a przypomnę, że to PKB jest kolosalne, to są 4 biliony dolarów, więc będzie to naprawdę super potężna armia, ale oczywiście dopóki ta armia będzie antyrosyjska, dopóki ta armia będzie miała na celu powstrzymywanie imperialnych ambicji Rosji, a po to ona powstaje, i obrony Europy, i my będziemy znajdowali się w sojuszu z Niemcami, no to oczywiście jest to dla nas sytuacja komfortowa. W przyszłości zobaczymy, jak się to potoczy, ale bez wątpienia, i to jest, znowu nawiązuje do wszystkich klasyków polskiej myśli, czyli Piłsudskiego, Dmowskiego, nie wiem, no Studnickiego, wszystkich innych, którzy zajmowali się, Adolfa Bocheńskiego, polską geopolityką, Polska nie może prowadzić polityki konfliktu jednocześnie z Niemcami, jednocześnie z Rosją. Czyli moja rada dla rządzących: skupmy się na zagrożeniu rosyjskim, zakopmy topór wojenny z Unią Europejską, przestańmy wreszcie drzeć koty z Niemcami, z innymi partnerami na Zachodzie. To trzeba wszystko wygasić, jest wróg na Wschodzie, zagrożenie egzystencjalne dla nas, dla całego regionu. Także ta polityka, jaką obserwowaliśmy w wykonaniu naszych rządzących w ostatnich latach, czyli ustawicznych konfliktów ze wszystkimi naokoło, to była polityka, która nawet w czasach pokojowych była fatalna, ale jest bardzo niebezpieczna w czasach wojennych. Musimy teraz grać pragmatycznie. Polityka romantyczna, idealistyczna, czy właśnie taka kłótliwa, to zostawmy sobie to na pokojowe czasy. Teraz prowadźmy politykę pragmatyczną, realistyczną, bo pamiętajmy, że politycy to są ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Po to ich wybraliśmy. Twoje, twojej rodziny, moje i wszystkich oglądających ten program. Wspominasz o pragmatyzmie, jesteś też z wykształcenia historykiem, więc realnie patrząc, czego nas nauczyła historia w kontekście takich dyktatorów jak Putin? Potrafisz sobie wyobrazić deale wschodnio robione dalej z Zachodem, jakby rzucając w niepamięć to wszystko, co się obecnie dzieje na naszych oczach? Jestem sam ciekaw, jak ten materiał się zestarzeje pod kątem tego pytania za kilka lat. No właśnie, to jest wielkie pytanie. Pamiętajmy, że Rosja dokonała agresji w 2008 roku na Gruzję. Jej motywy były bardzo podobne jak obecna agresja na Ukrainę, czyli próba zablokowania, zresztą skuteczna, aspiracji europejskich i natowskich Gruzji. W 2014 roku Rosja, kiedy zwyciężyły w Kijowie siły prozachodnie, dokonała pierwszej agresji na Ukrainę i oderwała od niej Krym oraz dwie takie utworzyła na terenie Ukrainy separatystyczne republiki Donbasu i Ługańska. No i oczywiście to było 8 lat temu. Jak wiemy, były pewne sankcje. One nie były takimi sankcjami atomowymi jak obecne oczywiście, które rujnują rosyjską gospodarkę. Każdym dniem po prostu obracają w gruzy gospodarkę Federacji Rosyjskiej. Rosjanie tracą miliardy przez te sankcje ekonomiczne, bankowe i możemy o tym też pogadać. No ale jakoś ten biznes z Rosją nadal się toczył, o chociażby może o tym świadczyć postępująca budowa Nord Streamu, o czym mówiliśmy. I teraz jest oczywiście takie zagrożenie, że świat za rok, dwa, kiedy opadnie kurz bitewny, emocje, może wrócić do tego, co nazywamy business as usual, czyli wrócić po prostu do pragmatycznych kontaktów handlowych z Rosją. Problemem jest oczywiście to, że to jest sytuacja, złapał
kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. To znaczy, oczywiście, że łatwo jest nałożyć embargo na rosyjski gaz, tak? I wtedy Rosjanie tracą pieniądze, ale z drugiej strony gospodarki Europy tracą ten gaz. A gospodarka niemiecka, według niektórych ekspertów, mniej więcej w połowie jest uzależniona od rosyjskiego gazu, a jest to wina własnych Niemców, którzy z ideologicznych powodów, chyba pod wpływem tej katastrofy w nuklearnej, atomowej elektrowni w Japonii parę lat temu, zrezygnowały z energii atomowej. Ale teraz, uwaga, i w ten sposób sami sobie Niemcy założyli smycz gazową rosyjską na szyję, bo się po prostu uzależnili od rosyjskiego gazu. Ale już Niemcy mówią o konieczności, i o tym mówił Scholz w trakcie tego swojego wystąpienia, dywersyfikacji tych źródeł surowców strategicznych, to znaczy będą ściągać to z innych miejsc. No ale poza tym jednak być może, i to o tym mówią coraz głośniej, nie zrezygnują z energii pozyskiwanej z elektrowni atomowych. To jest w ogóle też kierunek dla Polski bardzo dobry. Trzeba te elektrownie budować, tam coś nawet drgnęło ostatnio w tej sprawie. I teraz pytanie, co się stanie? Czy za kilka lat Putin znowu będzie przyjmowany na salonach? Oczywiście dzisiaj mówimy pod wpływem emocji. Widzimy, że cały świat jest oburzony na to, że dzieci, kobiety giną w Charkowie w eksplozjach pocisków rosyjskich, artyleryjskich czy rakiet, i bez wątpienia teraz to jest niewyobrażalne. Ja myślę, że bez wątpienia istnieje zagrożenie powrotu do normalnych stosunków z Rosją, gdyby teraz Rosjanie się pozbyli Putina. Tak? To znaczy, może nastąpić, i tego się obawiam, taka sytuacja, że dojdzie do ci ludzie, którzy otaczają Putina, czyli generałowie, powiedzmy oligarchowie, oficerowie służb specjalnych, czyli beneficjenci tego systemu, ludzie, którzy zarządzają Rosją, mogą dojść do wniosku, że w tym pokerze, jakim jest gra międzynarodowa i polityka zagraniczna, as pik, jakim był Władimir Putin, po prostu jest zgraną kartą. Tak, i mogą go wyrzucić. Nie oznacza to, że podadzą na srebrnej tacy głowę Putina Zachodowi z jabłkiem wsadzonym w usta, tak się nie stanie, ale po prostu mogą go usunąć z tego powodu, że uznają, że Putin się pomylił, a bez wątpienia się pomylił w trakcie tej, kiedy podejmował decyzję o ataku na Ukrainę, bo to Rosja, tak jak powiedzieliśmy, ponosi olbrzymie koszta tego, i wojskowe, i wizerunkowe, ale przede wszystkim gospodarcze, co boli najbardziej. Nie jest to, powiedzmy szczerze, państwo, które jest odporne na tego typu wstrząsy z olbrzymiej ilości powodów. Mogą po prostu uznać, że Putin już się wyzgrał i zastąpią Putina kimś innym. Być może kimś, kto będzie wyglądał dużo lepiej, nowocześniej, tak jak kiedyś Miedwiediew. No ale Putin nie jest wieczny, to od tego nie uciekniemy. Nie jest wieczny. I teraz istnieje zagrożenie, że Zachód może uznać, no proszę, trochę tak jak Chruszczow, który, to sięgnę do historii, w pewnym momencie następca Stalina zwołał to, co się nazywa 20. plenum spółdzielni Zenum, czyli 20. zjazd KPZS, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, no i tam ogłosił, że za wszystko złe odpowiada towarzysz Stalin, że było coś takiego jak stalinizm, a tak na dobrą sprawę Związek Sowiecki miłuje pokój i tak dalej, i tak dalej. Dużo osób się na to nabrało. Czyli teraz moglibyśmy mieć putinizm i dokładnie analogiczną sytuację. Natomiast zmierzam do tego, oczywiście, że tak czy inaczej na pewno Putin prędzej czy później z tego świata odejdzie, więc od tego rodzaju pytania nie uciekniemy, i znowu się może wydarzyć, że na przykład Putin z przyczyn naturalnych umrze za 10 lat, ktoś z pięknym białym szkliwem, licówkami wymienionymi, pojawi się w pięknym garniturze, mówiący po angielsku, latający, a nie zapraszający tylko do siebie, właśnie do swoich zagranicznych, zachodnich sąsiadów, i się okaże, że faktycznie to, co było złe w roku 2021, 2022, od 2014, to już zostawmy, zapomnijmy o tym wszystkim, reparacje niepotrzebne, my już jesteśmy inni, i prawda, problem rozwiązany, więc najlepiej by było, żeby Putin faktycznie żył długo i był bardzo biedny pod względem wpływów. Wiesz co, to ja ci powiem, to jest piękny rozdźwięk pomiędzy tym, co podpowiada nam serce, a tym, co podpowiada nam rozum. I do tego sprowadza się bardzo często tragizm polityki wielkich mocarstw i tragizm polityki międzynarodowej, tak? To znaczy, co tobie, mnie i wszystkim widzom podpowiada serce? Natychmiastowa, kolorowa rewolucja w Rosji, pucz, żeby go generałowie pragmatycznie usunęli, i wtedy po prostu, tak jak w hollywoodzkim filmie, zło
które jest teraz, symbolizuje Putin, znika i mamy wspaniałe nowe otwarcie z nową Rosją. Znowu Zachód rzuca się w objęcia Putina. Skoro nie ma Putina, nie ma putinizmu, który odpowiadał za całe zło, ruszamy z Nord Streamem, ruszamy z współpracą gospodarczą, inwestujemy w Rosji, kochamy się z Rosją, wszystko jest wspaniale, znowu odwilż i na fali tego entuzjazmu, a Polacy z ich obawami, Litwini, Ukraińcy, dobrze, to wiadomo, to przecież rusofobii i to byłoby bardzo niebezpieczne dla nas, czyli serce nam podpowiada obalić Putina natychmiast, ale być może rozum wskazuje na to, że Putin powinien być takim starym, zgorzkniałym, stetryczałym dyktatorem, zamkniętym w wieży z kości słoniowej na Kremlu, który będzie izolowany przez społeczność międzynarodową. I przez swoich współpracowników nawet. Przez swoich współpracowników. Chodzi o to, żeby Zachód wytrzymał w swoim antyrosyjskim zwrocie, tak? Żeby Niemcy nie powiedzieli za 5 lat, słuchajcie, nie ma Putina, Rosja się poprawiła, Rosja jest lepsza, w związku z tym traci rację bytu cała zmiana, jaką podjęliśmy. Znowu będziemy wydawali grosze na tą Bundeswehrę, kochajmy się z Rosją z powrotem, czyli Rosjanie znowu są naszymi wspaniałymi przyjaciółmi. Moim zdaniem dla Rzeczypospolitej Polskiej byłoby najlepiej, żeby teraz nastąpił, uwaga, i to są dwa kluczowe punkty, szybki pokój. Musimy skończyć tę wojnę, ponieważ cierpią ludzie. Tak? To nie podlega żadnym dyskusjom. Nie jest w naszym interesie, a mam wrażenie, że w interesie niektórych państw jest to, żeby się Ukraina zamieniła w drugi Afganistan, tak? Czyli żeby miesiącami, latami tam był konflikt, na którym po prostu będzie Rosja se wyłamywała zęby. Ja nie jestem w stanie czegoś takiego poprzeć, bo po prostu mam empatię do ofiar, tak? I chciałbym, żeby natychmiast ludzie przestali ginąć, kobiety, dzieci przestały cierpieć. Kończmy wojnę. Ale potem długa, długa, zimna wojna pomiędzy Zachodem z jednej strony, którego częścią jest Polska, Zachodem Zjednoczonym, Niemcy, Amerykanie, wszystkie inne narody Europy, my, narody Europy Środkowo-Wschodniej kontra Rosjanie. I taka zimna wojna niech trwa wiecznie, i bo wtedy to będzie najlepsze w naszym interesie. Krótko mówiąc, i to mi podpowiada rozum. Jestem rozerwany, bo oczywiście, że chciałbym, żeby Putin natychmiast od razu został obalony, zapłacił za swoje niecne czyny, ale obawiam się, że to nie jest tylko jeden Putin. Tylko problem jest ogólnie rzecz biorąc z Federacją Rosyjską, która jest państwem realizującym imperialny projekt, projekt agresywny wobec innych sąsiadów, projekt narzucania Europie Środkowo-Wschodniej, co już mieliśmy do czynienia z tym w latach 44-89, z pewnego wschodniego modelu cywilizacyjnego. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że które między innymi Władysław Studnicki mówił o tym, że wpływy zachodnie, wpływy nawet niemieckie uznajemy za korzystne, dodatnie, a wpływy wschodnie rosyjskie za ujemne. Krótko mówiąc, co ma nam do zaoferowania Rosja? Ma wspaniałą literaturę, tak, zgadzam się, niemiecka literatura, jej się czytać nie da, tak? Ma cudowny balet, ale poza tym jest to model cywilizacyjny dziurawych dróg, biedy, syfu, braku wolności słowa, braku wolności badań naukowych, zakłamania, które teraz obserwujemy w rosyjskiej propagandzie. A co ma nam do zaoferowania Zachód? Zachód ma nam do zaoferowania modernizację, wysoki poziom życia, wysokie zarobki, ładne, piękne drogi. I wydaje mi się, że Polska powinna dążyć ku Zachodowi, bo taki jest interes po prostu każdego obywatela. A państwo nie reprezentuje jakiegoś przecież, wiesz, bytu abstrakcyjnego. Państwo to my, państwo to ty, ja, wszyscy widzowie, a państwo musi nasze interesy reprezentować i chciałbym, żeby Polska zmieniła się na podobieństwo Niemiec, Austrii, Holandii, doskonale zorganizowanych krajów zachodniej Europy. Chcę, żebyśmy my żyli w ten sposób i jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć, bo przypomnę, że jesteśmy tygrysem gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej właśnie dzięki współpracy z gospodarką niemiecką, z gospodarkami krajów zachodnich i naszej obecności w strukturach Zachodu, a nie chciałbym, żeby Polska zamieniła się na obraz i podobieństwo Rosji. Jeździłem do Rosji, wystarczy wyjechać poza rogatki Petersburga i Moskwy i to jest po prostu kraj przypominający kraj afrykański, jeżeli chodzi o jego rozwój, infrastruktury, poziom życia mieszkańców, tak? I to jest o to tylko chodzi. Słuchaj, my jesteśmy zawieszeni między wschodem a zachodem. Tak samo jak Ukraińcy. Ja uważam, że jesteśmy częścią zachodu, musimy ciążyć do tego zachodu, a nie do wschodu. Oto toczy się ta wielka cywilizacyjna gra, to wielkie zderzenie cywilizacji i musimy tutaj realizować nasze interesy.
czyli na problem Rosji trzeba spojrzeć szerzej niż tylko i wyłącznie na problem istnienia Putina, bo tutaj, jak historia pokazuje, zawsze imperialistyczny ton ze wschodu brzmiał i pewnie brzmieć będzie, tylko pytanie, jak głośno i kto będzie wtedy bezpośrednio krzyczał, gdy Putin już odejdzie. Więc zostawmy już wszystkie te tematy związane z konfliktem. Chciałbym na koniec, ale wcale to nie znaczy, że będziemy kończyli już za dwie minutki, zapytać bezpośrednio o ciebie, bo jesteś osobą, która ostatnimi czasy wypłynęła w tym nurcie internetowym związanym z historią, ale też z wydarzeniami aktualnymi, które dzieją się na naszych oczach, z historią, która dzieje się na naszych oczach. Prowadzisz coraz to popularniejszy kanał, na który serdecznie Was zapraszam. Wiem, że pracowałeś przez lata jako dziennikarz, byłeś dziennikarzem Rzeczpospolitej, pracowałeś w dziale zagranicznym, więc masz już jakiś mandat do tego, by publicznie się wypowiadać, bo nie jesteś internetowym ekspertem, który nagle znikąd się pojawił, tylko coś za Tobą stoi. Wiem, że też studiowałeś historię, wiem też, jaki był tytuł Twojej pracy, ale zastanawiam się jeszcze, jak Twoją biografię można byłoby dopełnić, żebyś mógł też odpowiedni ton ekspercki zbudować przed naszymi widzami też za sprawą swoich doświadczeń i tym, co robiłeś w przeszłości. Wiesz, ja mogę powiedzieć tak, ponieważ ogląda nas na pewno kupa młodych ludzi, ludzi, którzy są młodsi ode mnie, powiedzmy o te pół pokolenia. Ja spotkałem się z tym samym problemem, który Wy, drodzy Państwo, się spotykacie. To znaczy pracodawcy z jednej strony chcą młodych ludzi, a z drugiej strony doświadczonych, prawda? No i wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Dlatego po prostu zaraz po maturze, to był rok, nie wiem, czy 2000. Mogę mówić, no nawet 99 chyba mam wrażenie, no więc tak, to już naprawdę 23 lata temu zgłosiłem się jako młody człowiek do Rzeczypospolitej, bo zawsze interesowały mnie sprawy międzynarodowe, stosunki państwowe, ale w ogóle świat, wiesz? To znaczy to był taki moment, w którym Polska, koniec lat 90., już ta wolność była od 10 lat, znaczy można było jeździć, zaraz mieliśmy wejść do Unii Europejskiej i chciałem ten świat zobaczyć, poznać, zobaczyć, jak on funkcjonuje, no i po prostu zgłosiłem się na taki staż. I zaczęło się od tego, że każde wakacje, kiedy oczywiście korzystałem to z życia, to nie był żaden masochizm, od razu to mówię, ale część tych wakacji, miesiąc przeznaczałem na pracę w dziale zagranicznym Rzeczypospolitej ze wspaniałymi ludźmi, chociażby Jurkiem Haszczyńskim, świetnym reporterem, którego pozdrawiam, a który właśnie w tej chwili opuścił Kijów. Dosłownie chyba wczoraj widziałem, był tam, nadawał codziennie korespondencję. No i to było wspaniałe doświadczenie. Potem tam zaoferowano mi oczywiście po jakimś czasie już pół etatu, potem cały etat. No i tak 13 lat poszło. To był wspaniały czas, bo jeździłem po świecie, byłem w Afganistanie, w Stanach Zjednoczonych ze dwa czy trzy razy. Zobaczyłem, jak ten Zachód wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. I właściwie od tego czasu, to już poszło, to tyle lat, nie mogę w to uwierzyć, ponad 20, interesuję się tym. Natomiast oczywiście sprawami międzynarodowymi, ale jednocześnie moje wykształcenie, skończyłem Uniwersytet Warszawski i z wykształcenia jestem historykiem i również pisałem książki o historii, właśnie takie spojrzenie realistyczne, nie mitotwórcze, tylko chciałem pokazać, jak te rzeczywistość, te decyzje zapadały, jak można było uniknąć pewnych katastrof w naszej historii, chociażby powstania warszawskiego. Choć miałeś uprzywilejowaną sytuację, bo możesz się wypowiadać na ten temat post factum. Ja zawsze mam problem z tym, by osądzać bohaterów, bo sam nie wiem, jak ja czy ty byśmy postąpili w takiej sytuacji. Weźmy pod uwagę, że Warszawa broniła się kilkadziesiąt dni. Kto wie, co się stanie, jak się Ukraina będzie broniła kilkadziesiąt dni i wtedy się na przykład może okazać, że też za 10 lat stwierdzisz, że jednak ta obrona była błędem, bo i tak Ukraina stała się Rosją w takim najbardziej dramatycznym i czarnym przypadku. Tak to nie, widzę. To, no. Wiesz co, to jest zupełnie dwa zupełnie inne przypadki, które różnią się tak jak noc od dnia i jest to zupełnie analogia nietrafiona i spróbuję to krótko wytłumaczyć. To znaczy, krótko mówiąc, pierwsza sprawa. Kiedy już pisałem, zacząłem swoje książki pisać, to doskonale wiedziałem, że ten typu argument, to znaczy, że facet sobie po kilkudziesięciu latach ocenia decyzje podejmowane przez polityków w dawnych czasach, bo powiedzmy to mówimy o decyzjach politycznych, tak? Na przykładzie powstania wytłumaczę to w bardzo prosty sposób. Chwała bohaterom.
chwała chłopakom, dziewczynom, którzy chwycili za broń, którzy strzelali, walczyli na barykadach. To jest jasne. Przedmiotem debaty jest sama decyzja podjęta przez dowódców Armii Krajowej, czyli 5 osób, 3 pułkowników i 3 generałów i 2 pułkowników. To jest, żeby było jasne i oczywiste. O nich dyskutujemy, nie o wspaniałych harcerzach i dzieciakach, które, bo to były dzieciaki, walczyły w powstaniu. Natomiast clue tej sprawy polega na tym, że Ukraina dysponuje siłami zbrojnymi, jest państwem i te siły zbrojne mają swoje czołgi, mają swoje lotnictwo, mają olbrzymie, olbrzymie dostawy broni od sojuszników, między innymi od Polaków. Polacy przekazują pociski do strącania śmigłowców Piorun. No, kupa sprzętu też od Brytyjczyków, Szwedów, Niemcy, o czym mówiliśmy. I jeżeli zaatakuje inne państwo twoją ojczyznę, no to wiadomo, że siły zbrojne są od tego, żeby jej bronić. Tak? I jak widzimy, bronią znakomicie, dzielnie i ta walka się cały czas toczy. I można podejmować takie działania, kiedy są szanse na zwycięstwo i Ukraina bez wątpienia ma szansę, żeby powstrzymać Rosjan, chociażby po to, żeby, nie mówię, żeby wyjść z tego bez żadnych uszczepków terytorialnych, ale żeby posadzić tych Rosjan do stołu rozmów i mam nadzieję, że osiągnąć jakiś kompromis i ocalić swoją niepodległość. Natomiast w przypadku, powiedzmy, Powstania Warszawskiego, o którym mówimy, należy pamiętać, że Armia Krajowa w Warszawie nie dysponowała siłami, które mogłyby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się Niemcom. To znaczy dysproporcja sił była następująca. Polaków uzbrojonych było dosłownie kilka tysięcy. Co siódmy żołnierz, który zjawił się na koncentrację, czy właściwie młody człowiek, miał broń. Z reguły były to jakieś w ogóle butelki z benzyną, jakieś stare popsute pistolety itd., itd. A na terenie Warszawy znajdowało się kilkanaście doskonale uzbrojonych, kilkanaście tysięcy doskonale uzbrojonych Niemców z doświadczeniem bojowym, którzy po prostu mogli zgnieść to powstanie błyskawicznie, bo pamiętajmy o tym, że dlatego 63 dni trwało powstanie, że była to operacja policyjna. Niemcy nie rzucili wszystkich sił, po prostu niszczyli Warszawę kilometr, metr po metrze i nie było żadnych szans na zwycięstwo. I uwaga! Teraz kluczowa sprawa, zacząłem od tego. Wiedziałem, że będą takie zarzuty, dlatego wszystkie argumenty, które w moich książkach się pojawiają, są argumentami, które padały już wówczas. I to jest ważne. Żaden argument nie jest wymyślony później. W trakcie, o czym mało kto wie, kiedy trwały dyskusje między oficerami w Komendzie Głównej Armii Krajowej, bić się czy nie bić, wywoływać powstanie czy nie wywoływać 1 sierpnia 1944 roku. Było tam kilku oficerów, którzy moim zdaniem są bohaterami. Jeden z nich nazywał się Ludwik Muzyczka, drugi nazywał się Janusz Bokszczanin. To są oficerowie, którym powinniśmy stawiać pomniki. I oni mówili jasno, to jest niemal dokładny cytat. Słuchajcie, nie mamy broni. Ukraińcy mają broń. Nie mamy nowoczesnej broni. Mamy garść dzieciaków. No i cieszę się, że ci zadałem to pytanie, bo w bardzo dobry sposób to wytłumaczyłeś i jakby zbiłeś te moje wątpliwości co do twojej działalności w kontekście negowania powstania, bo faktycznie ty negujesz przywódców powstania, a nie cywila, który po prostu poszedł, bo miał patriotyzm sensu wymalowany. Przecież to jest, o co chodzi. Oni, nasze wojsko, ci chłopcy i dziewczyny, wypełnili swój obowiązek żołnierski bardziej niż perfekcyjnie. Tak? To są bohaterowie, przed którymi musimy być na kolanach. Natomiast dowódcy postawili przed swoimi żołnierzami, młodymi dziećmi bardzo często, bo tak wyglądała ta konspiracja, zadanie, którego oni nie mogli wykonać. I to jest coś, czego dowódcy zrobić nie mogą. Jest gigantyczna dysproporcja między powstańcem warszawskim, który ma lat 16, jest dzieckiem, jest uzbrojony w butelkę z benzyną i pędzi na czołg niemiecki, a dzisiejszym znakomicie uzbrojonym ukraińskim żołnierzem, który ma pocisk naprowadzany na podczerwień i rozbija rosyjski czołg w drobny mak. Tak? Takie rzeczy w powstaniu się nie zdarzały, ale daj mi dokończyć jeszcze, to jest kluczowa rzecz, co mówił Bokszczanin i inni oficerowie. Oni mówili, nie mamy broni, nie mamy żołnierzy, mamy dzieci. Jeżeli rozpoczniemy akcję w Warszawie przy takiej dysproporcji sił, to Niemcy, i to jest cytat, będą nas zabijać. I będą nas zabijać ulica po ulicy, dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu i człowiek po człowieku. A Sowieci, na których tak pomoc liczycie, mówili ci oficerowie, będą stali po drugiej stronie Wisły i z satysfakcją patrzyli, jak konamy. Bo tu był jeszcze ten błąd popełniony przez kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, że oni liczyli, że Stalin przyjdzie na ratunek. Po Katyniu?
I to jest ta naiwność polityczna, prawda? A on się trochę zachował tak jak Chiny, powiedzmy teraz, patrząc na sytuację na świecie, czekają, aż wszyscy ze sobą powalczą, aż się wykrwawią i wtedy może coś zrobią dalej, albo i nie. Tak, i wiesz co, jak chcesz, to ci przyślę moje książki, te dotyczące II wojny światowej, zobacz, tam jest setki cytatów z ludzi, którzy żyli wówczas. To nie jest tak, że wtedy byli wszyscy jednomyślni. Byli rozsądni ludzie, oficerowie Wojska Polskiego, którzy mówili, że to się skończy rzezią, tak? W związku z tym masz zupełnie inną sytuację. Powtarzam to jeszcze raz. Jeżeli siły zbrojne, znakomicie uzbrojone, przecież Ukraińcy mają, jest ich mniej, to jest słabsze państwo, ale mają technologiczną przewagę w wielu sektorach, w wielu płaszczyznach tej wojny nad Rosjanami. My to widzimy chociażby na tych filmach, prawda? Strącają śmigłowce przy pomocy pocisków ziemia-powietrze, najnowocześniejszej broni, jaka jest dostępna na świecie. Nie można porównywać dwóch sytuacji, które są zupełnie nieporównywalne. Jedno jest tylko porównywalne w tych sytuacjach, wiesz? To jest bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i bohaterstwo powstańców i oni są bohaterami w obu tych przypadkach. Chcesz jakoś dopełnić pytanie pod tytułem, kim jest Piotr Zychowicz? No kim jest Piotr Zychowicz? Ja jestem człowiekiem z misją, jeżeli tak mogę powiedzieć. To znaczy mam, wiesz, takie poczucie, że jest taka nić, która idzie przez dzieje Rzeczypospolitej Polskiej, przez dzieje tego państwa, dzieje moich rodaków, która jest absolutnie destrukcyjna. Jest to taka nić, którą jedni nazywają mesjanizmem, drudzy nazywają romantyzmem. Krótko mówiąc, jest to nić, która nakazuje podejmowanie działań, na których nie ma się szans na ich realizację i to bardzo często skutkuje koszmarnymi rozczarowaniami, koszmarnymi porażkami, olbrzymim upustem krwi polskiej. Mogę podać jako przykład powstania narodowe, te XIX-wieczne. Powstanie listopadowe, ale przede wszystkim styczniowe, które nie miało najmniejszych szans i każde kolejne powstania, które były wywoływane w sytuacji tragicznej, przy olbrzymiej dysproporcji sił, kończyły się olbrzymim upustem krwi polskiej, stratami. I brakuje po prostu bardzo często przywódcom polskim realizmu politycznego, pragmatyzmu politycznego, tego, żeby działać w sposób rozsądny. Ideałem dla mnie i wzorem jest polityka angielska. I jeżeli mogę powiedzieć, o co chodzi w tej mojej krucjacie i działalności publicznej, to jest to, żebyśmy my się zamienili po pierwsze, jeżeli chodzi o myślenie polityczne w Anglików, Europy Środkowo-Wschodniej, czyli pamiętali o tym, że w polityce nie ma przyjaźni, tylko są interesy. Że w polityce nie kierujemy się odruchem serca, zaszłościami historycznymi, tylko pragmatyzmem. I jest coś takiego jak dualizm natury ludzkiej. Ja w stosunkach codziennych, międzyludzkich jestem pewnie bardziej romantykiem, bo uważam, że ludzie powinni jednak być wobec siebie przyzwoici, a najważniejszą wartością w życiu jest miłość, przyzwoitość, i zachowywanie się fair wobec innych ludzi i trzeba być po prostu przyzwoitym, co tu dużo gadać, to jest to hasło. Natomiast jeżeli chodzi o wielką politykę, to jest to brutalna, potworna gra. Gra prowadzona przez szulerów i tutaj nie możemy sobie pozwolić na błędy, szczególnie, że znajdujemy się w tej tragicznym położeniu geopolitycznym. I teraz to jest, jeżeli chodzi o politykę, tak? Czyli Polska musi być pragmatyczna, dbać o interes własnych obywateli. Jako przykład bieżący ci powiem, bo to wszystko przecież jest w kontekście tego, co się teraz dzieje. Wspomagajmy Ukraińców. Pomagajmy Ukraińcom tylko tak, jak możemy. Jeżeli trzeba, dostarczajmy im, nie afiszując się z tym za bardzo, pociski, amunicję, bo oni też walczą za naszą sprawę. Ale na przykład w momencie, kiedy pojawiła się informacja podana przez ukraińską stronę, że Polacy na przykład mieliby udostępniać swoje lotniska w Rzeszowie czy pod Rzeszowem. To zagrożenie bezpieczeństwa jest. Dla samolotów ukraińskich, które by startowały z naszego terytorium i ostrzeliwały rosyjskie siły, no to jest to oczywiście, uważając, że im tu nic nie grozi, tak, bo są pod naszym parasolem, no to oczywiście jest to ten krok za daleko z tego powodu, że nie mamy obrony przeciwlotniczej. Polska obrona przeciwlotnicza to jest 1/10 ukraińskiej. I gdybyśmy my w tą wojnę w obecnym momencie weszli, bo to by oznaczało de facto wypowiedzenie wojny Federacji Rosyjskiej i zostalibyśmy ostrzelani rakietami, tak jak pierwszego dnia wojny 24 lutego została ostrzelana Ukraina, to byśmy byli jedną wielką tarczą strzelniczą. I nie możemy wziąć odpowiedzialności takiej, w której byśmy narazili Białystok czy, nie wiem, Suwałki na taki los, jaki teraz spotyka Charków i nie jesteśmy gotowi na wojnę z Rosją, więc granicą
pomocy Ukrainie jest interes Rzeczypospolitej Polskiej. Krótko mówiąc, możemy pomagać Ukrainie w dużo lepszy sposób niż popełniając samobójstwo. I to jest na przykład taki doskonały przykład, jak skomplikowane i trudne są stosunki międzynarodowe i trzeba wiedzieć, gdzie jest to miejsce, gdzie trzeba zaczyna się własny interes. I jeszcze jedna rzecz, więc jeżeli chodzi o politykę, to uważam, że i dlatego jakby pokazuję zgodnie z takim myśleniem realistycznym to błędy przeszłości polskiej, ponieważ uważam, że naród, który nie wyciąga wniosków z własnych błędów, naród, który zamiast historii uprawia tak zwaną politykę historyczną, czyli po prostu propagandę, czyli naród, który gloryfikuje błędy przeszłości, nie potrafi się przyznać do tego, że w przeszłości mógł popełniać błędy. Cały romantyzm matryzatwowo oparty w literaturze, my się o tym uczyliśmy w szkole średniej, prawda? Cieszyliśmy się wręcz z tego, że Polska jest Chrystusem narodów, prawda? Mesjanistyczna koncepcja świata. No, było dużo takiej, no, braku pragmatyzmu, tak bym tak, to określił delikatnie. Posłuchaj, Pan Bóg nie powołał, albo opatrzność, jeżeli zależy od światopoglądu, prawda, i wiary, nie powołał Polaków na ziemię, żebyśmy zbawili świat. Pan Bóg powołał na ziemię Polaków, żeby dbali, mówiąc bardzo poważnie o swoje interesy, tak? To znaczy, krótko mówiąc, mam na myśli przede wszystkim polityków, bo to jest ich praca, za to im płacimy. Nie po to, żeby nas narażali na niebezpieczeństwo, a my osiągać sukcesy. Ale jednocześnie wiesz o tym, że patrząc na osie Krzyżanowskiego i tego, jak się epoki ze sobą przeplatają i troszeczkę negują poprzednie epoki, to czas, w którym znowu ta koncepcja realistyczna przyjdzie, pewnie się wydarzy. Znaczy, słuchaj, ja jestem przekonany, że przyszłość należy do nas. To znaczy, uważam, że na polskich romantyków za jakieś parę lat, mam nadzieję, będą ludzie patrzyli tak jak na dinozaury. Krótko mówiąc, wierzę w to, że młodzi ludzie, ja wiem, że mój kanał Historia Realna ogląda głównie młodzi ludzie. Czyli ludzie, którzy będą decydowali o sprawach Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłości, bo ja jestem przekonany, słuchaj, jedną rzecz, nie? Zobacz, taki przykład powiem. Jak niesamowitą oprawę obecnie, teraz w Polsce, mają obchody Powstania Warszawskiego, prawda? A jak skromną mają obchody, które są 15 dni później zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. To nie jest normalne, że my świętujemy klęski narodu polskiego bardziej niż zwycięstwa, bo romantycy to są tacy ludzie, którzy uważają, że klęski czynią narody silniejszymi, bo wzmacniają ducha. A oni pływają w obłokach, a realiści uważają, że klęski czynią narody słabszymi, ponieważ giną ludzie, jest rozwalana infrastruktura, tracimy terytoria, ziemię, znaczenie, cofamy się w rozwoju gospodarczym. Jestem głęboko przekonany, że właśnie jeżeli będziemy gloryfikowali klęski, wychowamy naród przyszłych przegranych. Jeżeli będziemy gloryfikowali zwycięstwa, postępowali racjonalnie, będziemy odnosili sukcesy. Czyli, krótko mówiąc, celem mojej działalności jest to, żeby zerwać, czy też dołożyć moją malusieńką cegiełkę, bo przecież ja nie mam wielkiego wpływu. Tylko piszę książki i robię programy na YouTubie teraz. I piszę artykuły. Chodzi o to, żeby dołożyć moją małą cegiełkę do pewnego przeobrażenia Polaków z narodu wiecznych przegranych, ofiar Chrystusa narodu, ludzi, którzy rozrywają jak rejtan swoje ubranie, żeby pokazać rany. Świecie patrz, świecie podziwiaj, świecie bądź nam wdzięczny. Nie o to chodzi. Świat nie jest taki wrażliwy, jak się wydaje niektórym. Świat jest obojętny na tego typu sprawy. Musimy grać pragmatycznie, zwyciężać i po prostu być państwem sukcesu. Państwem, które świetnie się rozwija. Państwem, które jest matką, a nie macochą dla swoich obywateli. To znaczy dostarcza im dobre usługi. Państwo, które jest bezpieczne. Państwo, które jest zrobione na model i podobieństwo państw Zachodu. Tak? Czyli modernizacja, bezpieczeństwo, żeby nasze dzieciaki, moje wnuki żyły w kraju cywilizacji zachodniej, a nie wschodniej. I w ten sposób ten cywilizacyjny aspekt pokrywa się z aspektem wielkiej polityki zagranicznej Polski. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za Twój dzisiejszy wykład i też wkład w edukację moich widzów. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli robić jakiegoś uaktualnienia w najbliższych miesiącach i faktycznie ten konflikt szybko się zakończy, a wnioski zostaną wyciągnięte. Wpadajcie koniecznie na kanał mojego dzisiejszego gościa. Link w opisie filmu. Kupujcie także jego książki. To jest właśnie najnowsza. I jeszcze nie powiedzieliśmy o tym. Moim współautorem jest Jacek Bartosiak, który jeździł razem z Tobą, Maluchem, z tego co nawet widziałem. Nawet dwa razy. I oglądałem bardzo fajny program. Więc też zapraszam na ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Tobie też oczywiście, Piotrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a oczywiście wszystkim oglądającym za obejrzenie tego programu. Do zobaczenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.